Wydaje mi się, że jeżeli otworzylibyśmy mu czaszkę, to byśmy mogli zmierzyć impulsy nerwowe i zbadać, czy to jest sen, czy jawa. To przejdźmy do operacji. Siostro, skalpel. To nie skalpel, ale też się nada. Co on trzyma w ręce? Ej, halo! Zostaw to! Nie! Zostaw, proszę. Ha? To jest mój dom. Żyrafy chodzą po drzewach. Świat się kończy. Blaska! Pomocy! Co ty tu robisz? Weź z tego drzewa! No, porwali Kaszę, porwali jeszcze Juliana i nawet Martynę porwali. Martynę? Podobno coś widzieliście. No tak, widzieliśmy. Ty widziałeś coś? Tak, on mówi, że widział. I co się stało w ogóle? A, że coś czerwonego? No. Porwało lemura, wydra i zebrę. A kiedy? No witam. Otóż porwali waszych przyjaciół i my wiemy, kto to zrobił. Otóż porwał ich... No. Co? Witajcie w czwartym odcinku nowej serii Minecraft Zoo! Kochani, 10 tysięcy łapek w górę, to jest kolejny odcinek z Minecraft Zoo. Zostawcie już w tym momencie, jeżeli chcecie, żebyśmy znaleźli i pomogli naszym przyjaciołom, ponieważ zostali porwani. I koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie, żeby być na bieżąco. Życzę wam miłego oglądania, oglądajcie do samego końca i buja! Według moich wyliczeń oddycha, ale pewności nie mam. Może on ten lunatyk i oddycha, ale chyba to on nie żyje. Wydaje mi się, że jeżeli otworzylibyśmy mu czaszkę, to byśmy mogli zmierzyć impulsy nerwowe i zbadać, czy to jest sen, czy jawa. A bo to jest głupi. Riko, masz skalpel? To przejdźmy do operacji. Siostro, skalpel. To nie skalpel, ale też się nada. Czekajcie. Chłopaki, a tutaj powinno przypadkiem obowiązywać BHP? Przecież obowiązuje. To będzie czyste cięcie. Czekamy, strzel mu. Tak jest, szefie. Co się dzieje? Zostawcie mnie! Okej. Ale my tutaj mamy do ciebie sprawę. Jaką? Na początek bym chciał wycinek twojego mózgu. Nie! Ale nie duży! Zostawimy ci pamięć! Zostaw mnie! Pamięć zostawimy, tak! Nie! Zostaw mnie! Głupie biegminy! Akysz! Zostaw! Ale musimy tu zostać! Pomocy! Kowalski, ja go znam! To nie spoko! Ja wiem! Dlatego potrzebujemy jego mózgu! No nie! Zostaw mój mózg! A co to mózg? Zostaw! On raczej go nie ma! Nieużywany, nówka sztuka! Zły! Dobra, Riko, odejdź od niego, dziwaku! Sorki za nich, oni po prostu, no, dziwni są. Co on trzyma w ręce? Ej, halo! Zostaw to! Riko! Gdzieś znajdziemy na pewno kawałek mózgu, a przynajmniej nie będzie trzeba się z nim kłócić. Przepraszam, o mój Boże, co? Nic nie mam, przepraszam, nic nie. Czego masz zapalniczkę? Ja? Mam to. Podpalaj. Okej. Nie! Zostaw, proszę. A? To jest mój dom. Ej, Riko, czekaj! Ta dziura? Te mury? To jest mój dom? Tak, to jest mój dom! Zostawcie mój mózg! Potrzebujesz chyba tej... Po wczoraj tutaj trafiłeś! Pomocy! Blaszka! A Blaszka to który to? Żyrafa. Zostaw! Po to przyszliśmy, bo gdzieś weszła na drzewo i nie wiem jak ją ściągnąć. A ty jesteś trochę większy, Riko, to może ci się uda. Przepraszam, co powiedziałeś? Co się stało? Żyrafy chodzą po drzewach, świat się kończy. Jak to żyrafy? 20-20. Ale jak to żyrafy chodzą po drzewach? Chodź! Patrz, o! Że co? Żyrafa... Blaska! Pomocy! Co ty tu robisz? Weź z tego drzewa! Nie wiem jak! Co on tam robi? Wy go tam wpakowaliście? W sumie my tego nie zrobiliśmy. Ale Riko chyba może go zdjąć. Nie! To ja go zdejmę. Nie! No to ja! Nie, proszę. No to jak ty go chcesz zdjąć? Blaszka, co ty tam robisz? Nie wiem! Co mu? Jak ty tam wszedłeś? Emilia? Nie wiem jak! Gdzie jesteś? Emilia, gdzie jesteś? Oni chcą mi mózg pożyczyć. To tylko do bada.
Co? A oni chcą mnie zastrzelić! Ale tylko trochę! Czekajcie! Dlatego wszedłeś na drzewo, tak? Nie! A dlaczego? Bo się wystraszyłem! Czego? O, krzyki jakieś były, porwania! Jakie porwania? Nie trzeba było tyle krzyczeć, że raz widzisz. No porwania były, krzyki, wrzaski! Ale kiedy? W nocy były! Ale kogo porwali? No kaszę, zebrę! Jak to? Kaszę? Halo? Kaszę, cip cip! Halo? Wstawaj! Co, nie ma kaszy? Kaszę! Halo? Żadna strata, dużo mięsa by z niego nie było. Ej, to nasz przyjaciel! Gdzie on jest? Ja go nie znam. Nie wiem. Wiesz, a widziałeś, kto to zrobił? Nie wiem! Coś czerwonego, małego. Jak byś wyglądała. Ej, nie ruszaj się, bo spadniesz. Jak wiewiórka. No, nigdy nie widziałem spadającej żrafy z drzewa. Ja bym jednak spróbował. A ja nie chcę próbować. Ale to jest chyba jedyny sposób, jaki możemy. Ale jestem przeciwko, mój weterynarz powiedział, że nie powinno się strzelać do mnie, bo jeszcze chory będę i połamię się. Ale jak ty masz zamiar zejść z tego drzewa? Jak ty masz zamiar stamtąd zejść? Nie wiem. Laska, ale kto to był? To na pewno było zwierzę, nie wiem. Mysz to była tutaj mało widać z góry. Ale kogo porwali? No kaszę i kogo jeszcze? No porwali kaszę, porwali jeszcze Juliana i nawet Martynę porwali. Co? No faktycznie coś tak cicho. Ej, wiecie co jest, co nas to łączy? Oni są wszyscy mali. A ja jestem większy od tego, od kaszę. Ale w sumie... Ja wiem, zebra podobna do twojego wzrostu jest. Ale właśnie tak cicho, coś nie słychać, jak ktoś na nas krzyczy i rzuca nam jakieś rozkazy, nie? Okej, szeregowe, jesteśmy gotowi do pierwszego testu nowej broni. Kryptonim Skuter. Zaczynamy! Jak co? Nie! Co? A! Ła! Dobrze nam idzie! Szeregowy, nie przestawaj! Nie! Strzelaj! Zwariowałeś! Co tu się dzieje? Jesteś na krawędzi, nie ruszaj się, nie ruszaj się, Blasz! Co tu się dzieje? Miałem sprawie? Nie! Blaszka, zejdź stamtąd! Co on tam robi? On sam nie zejdzie, a my mu pomożemy! Stasiu, weź go złap! Dobra, czekaj, to muszę wejść! Nie! Dawaj! Ja cię złapię, skacz, szybko, chodź tu! Gdzie ty jesteś? Tutaj, pod tobą! Nie strzelajcie! Złapię cię spokojnie! Jak się nogi? Na spokojnie, moje ciało zredukuje upadek! Miesiąc temu! Skacz, Blaszka, bo cię strzeli! Skacz! Dzięki naszej pomocy! Może Blaszka, że jest? Żyje! Ale stary, wiesz jak mnie teraz głowa boli? Możecie przestać wariować? Co? Szeregowy, dlaczego wy strzelacie do niego? Ponieważ to tylko była możliwość, żeby on zeszedł. Nie! Tak! Dobrowolnie wyszedł, co ty tam piszesz? Nie. Tylko notuję, jak działa nowa broń. Nic więcej. Tylko sprawdzam, jak działa nowa broń na żyrafy, które utknął na drzewie. To nie było, żeby go zabić, miał go tylko popędzić. To tylko analiza. Nic więcej. Analiza? A jakbyś go trafił? No o to chodziło. Tylko, że to były tępe naboje. Miał tylko zaboleć, żeby skoczył. Czym się różnią tępe naboje od zwykłych nabojów? Bolało! Ostre przebijają na wylot. Gdzie jest Blaszka? Nie widzę go. Chodź tutaj. Idę. To tak się krzyczy, czy słyszałem jakiś wielki huk i cześć, Miko. Takie boom. Cześć. No kurde, zeszczyli żyrafę z drzewa. A on żyje? No. Żyje, właśnie jestem tutaj. Nie? Po co ty tam wlazłeś, Jezu? Bo się wystraszyłem, no! Ale na drzewo wlazłeś! No bo było najbliżej! Gratulacje! Jak najbliżej! Musisz się schować gdzieś w swoim wybiegu, a nie wchodzić na drzewo jak jakiś baran! Jak bo ale po prostu byłeś cały, nie podskoczyłem, no i... drzewo! Zwariowali. No ja chcę was dzisiaj zapoznać z moimi przyjaciółmi, czyli małpami, bo jakby dowiedzieliście tutaj czegoś... Tutaj są małpy, raz, dwa, trzy! A nie, te, spokojnie, są małpy takie uchucha. Że mi? No chyba ty! Ty jesteś owłosiony! Mam większy mózg od małpy, zobacz jak mam wysoką głowę! To ale masz wysoką... Zobacz jaką on ma głowę, on jest mądrzejszy od ciebie, ma większą głowę! Tak, zgadzam się. Zobacz jaki mądry. Nawet nie może prosto patrzeć. Betam! Jak możesz mnie tak dobra, ja się obrażam. Ja tylko podsumuję fakty! Zobacz, mam w notatniku. To było obraźliwe. Dara, gdzie są te małpy? I dlaczego kogoś porwa jakieś małe czerwone? Co jest małe czerwone? Mrówka. Jak ty się nazywasz? Kowalski jestem.
Cześć Kowalski, jestem Lufer. A Lufer to nie jest przypadkiem ryba? Z łaciny czy z innego serbskiego? Jest, Lufer to jest odmiana ryby, tak. A, nie wyglądasz. No nie jestem rybą, tak się nazywam po prostu, okej? Okay? Rodzice cię nie lubili. No ej, przestań! Plus jeden. Tego co wiem, nasz szef chce z tobą porozmawiać, ale chyba najpierw gdzieś mieliśmy iść do jakichś małp czy coś, żeby ci pokazać jak wygląda małpa. Wiem jak wygląda małpa, stoi naprzeciwko mnie. Dlatego trzeba ci pokazać jak możemy wygląda małpa. Możemy już iść, możemy, proszę, idziemy. Ja weź go połknij, okej? Okay? Nie, ja już nie. Trochę za duży jest jednak. Chodźmy. Gdzie są te małpy? Myślę, cześć w ogóle, Miko, ale siema. Ale nie mają piór. Cześć. Siema. A, wow! Takie koksowe. Beskitu, prawdziwe małpy. Siema. Wow. Jestem Lufer. Podobno coś widzieliście. No tak, widzieliśmy. Jak się nazywasz? Ja Smolex. A ty? Cześć. To jest Edek. Dlaczego nie może powiedzieć? No bo on nie potrafi mówić, ale znam migowy, no i tłumaczę to, co mówi. No, Edek, co chcesz im powiedzieć? Że mamy wyższy iloraz inteligencji od was. Co? Dostałeś kiedyś z trąby? Ode mnie na pewno nie, ja to mam od Einsteina większe dwukrotnie. A życzysz mózg? Edek mówi, że ma czterokrotnie. Czyż widzę, że pokazał 1/4. Co ty myślisz, że ja migowego nie znam? No, a Edek mówi, że potrafi czytać. Potrafi. Ja pisać. Czytać, co? Pisać, panie! Nawet recytować. Litwo, masz w ręku długo ojczyzno pisać. Moja. Edek mówi, że to jest niemożliwe. Więc nie wiem, jak to zrobiłeś. To niech tu podejdzie. Pa, jakie notateczki piękne. Pa! O matko, teraz małpa będzie się kuczyła z minginem. Jak tam, Edek, coś tam jest? No, i nie umie czytać w takim razie. No nie, mówi, że tam wyczytał. Nic nie ma. Słuchajcie, bo mamy takie, to nie moje, ja nie chcę ten, trzymaj ten, Kowalski, bo ja mam takie pytania, bo podobno widzi... Jezu, Edek, jesteś dziwny. Wy jesteście małpami, Jezu, spoko. Takie pytanie mam, bo ostatnio coś się tutaj nieprzyjemnego dzieje. To normalne. Tutaj, patrz, specjalnie zrobiłem ci murek. Edek, tutaj. Edek, pogromca kredek. Tu masz murek. No. Ja mam takie pytanie, bo podobno widzieliście porwanie jakieś. Edek, widziałeś coś? Tak, on mówi, że widział. I co się stało w ogóle? A, że coś czerwonego? No. Porwało lemura, wydrę i zebrę. A kiedy? Tej nocy. Ale co jest małe czerwone? Co jest małe czerwone? Mysz! Mysz? Myszy nie są mysz. Czerwone! Mrówki. Są jakieś koale czerwone, Miko? Są tylko takie... Bandy. Edek mówi, że to miało sierść. W sensie, że jakieś włosy. Sierść, no widział sierść czerwoną taką. Co to może być, wiecie czy nie? Według moich wyliczeń jest nieduża baza zwierząt, które mogłyby to być. Są to dwa rodzaje lisa. Norka. Być może tchórz zwyczajny. Ale tchórza w sumie mam przed sobą, to nie wiem czy to liczyć. Aha. Szyra nie jest czerwona, chyba że w czerwonej farbie się wykąpała. Czy to było wykąpane w farbie? Zdecydowanie nie. Czy to był naturalny kolor? Tak. Ile miało włosów? Dużo. No tak, no dużo. Myślisz, że dałoby się z tego zrobić ładne futerko? Czy raczej dywanik? Dywanik. O, to ja go wezmę! Może spróbujmy się dowiedzieć, gdzie oni są, a nie ile to miało futerka, ile włosów na głowie, na nogach. Ale czy ty widziałeś kiedyś taki ładny, czerwony dywanik? Naturalny, bo nie w farbie. Wyraźnie migał, że nie w farbie. Dobra, co to może być? Według moich wyliczeń, może to być wiewiórka, ale może być też mały lis. Wiewiórka? Wiewiórka porwała zebrę? Nie, Edek mówi, że to zdecydowanie nie jest lis. No skoro było małe, a porwało, no to co ja poradzę? Czyli mówię, a na wiewiórkę ci to wyglądało? Wiewiórka? Tak, to mogła być wiewiórka. A na pewno wiewiórka? Nie mały lis? Taka miniaturka, 15 cm wzrostu, trochę niższy ode mnie. Mogło być, ale prędzej wiewiórka. Dobra, to wiewiórka. Mały ten dywanik będzie, ale dobre tyle. Wydaje mi się, że powinniśmy porozmawiać z naszym szefem. On na pewno będzie wiedział, kto to. Ewentualnie ogarnie go. Okej, okay, dobra, no to chodźmy. Chodź. Boję się troszeczkę. Jak Miko siedzi na Stasiu. Tu jest, zejdź z mojej głowy. Hej, ja cię nie widzę. Gorąco. I on jest. Jo.
Ej, gdzie on jest? Jak słodko. Na plecach masz go. Na karku. Ale... gdzie? Kark we plecach. Dobra, czy możemy wejść tam już tam? Dobra. Nie! 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 Nie wysadzaj! Nie! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie! Ale co wy krzyczycie, ludzie? Nie rozumiem was. Aha! Nie ma sens. To ma sens, dobra. Możesz pan pójdzie ostatni, a jeśli ktoś nie lubi wody? Wiecie co? Wy może tam iść sami. Czemu? Bo my wiemy, o co chodzi, a wy się zorientujecie przynajmniej. A tam jest dosyć ciasno, no. Nie oszukujmy się, nas tam czterech mieszka, to dużo nie zajmujemy. No ale... niektórzy z tu obecnych... To o czym ty mówisz? Ja już tam raz byłem. Sugerujesz się z tym gruba? Nie, chodziło mi o żyrafę. Może wystawać. Nieprawda, ja się zegnę w 8 miejscach, o tak, o, widzisz i mogę wejść. No to dawaj. Sugerujesz, że jestem elastyczny. Czerejowy, Riko, wyłaź się. Oni sobie dadzą radę. A jak nie, to szef da radę z nimi. No, to bawcie się dobrze. Okej, o Jezu. No witam, witam. Dzień dobry, panie Pitku. Witam kotka grubą i dzień dobry. Mamy do pogadania. Mamy do pogadania, a misja. Cześć, Crackers, cześć. Siema, Crackers. Brzydka twarz. Jaka misja? Witam kotka grubego, długiego i tego, z trąbą. Brzydka twarz? Gruba. Mamy do pogadania. Apsik. A co się stało? Właśnie. Misja. Jaka misja? Zrobić problem. Ale jaki problem? No możecie powiedzieć. Przejdźcie do sedna. Otóż porwali waszych przyjaciół, szczura i dalmatyńczyka. I my wiemy, kto to zrobił. W sensie, to nie jest szczur, to jest lemur i to nie jest dalmatyńczyk, tylko to jest zebra. A, ja być król. Przecież wiem, dzbanie, ja tak ich tylko nazywam. A, ja być król. Okej, okay, ale dobra, i gdzie oni są? I kto ich porwał? No właśnie. No właśnie. No, przy okazji. Otóż porwał ich. No. No? No? Kto? No. Porwał ich... No kto? No! Kto? No. Kto? Crackers! Porwał ich... Crackers! Porwał ich... No kto? No kto? No kto? Czerwony wiewiór. A! Wiewiór! Co? Wiewiórka? Co to jest? Porwała lemura i zebrę? No właśnie. Jakim cudem? Gruba cicho! Ale... dlaczego wiewiórka? W sensie ja trochę nie dowierzam. Ja też. Jaka wiewiórka? Wiewiórka porwała wielką... Czerwony wiewiór. Nie macie pojęcia, z kim macie do czynienia. To jest wróg numer jeden tego zoo. Co? Co on takiego zrobił? On tu mieszka? Tak, z tobą w klatce. Mieszkał tutaj, ale postanowił uciec. Teraz utrzymuje się z tego, że porywa zwierzęta i uwalnia je za bardzo wysoką opłatą. No dobra, to jaka opłata? Właśnie. No. Milion za jednego zwierzaka. Co? Ile? Nie opłaca się! Totalnie. Za lemura możemy najwyżej dać 100 tysięcy. Ale czego? Zmieniłem banan! Się, no za kaszę na milion, no to tak można pomyśleć. Zgniły banan! Ej, ale może kasza jest tego, może mniej wyceniony, może jest tańsza od lemura. Ile kosztuje? Ile kosztuje kasza? Milion za jednego zwierza. A, to na milion. Nie ma opcji. Nie mamy skąd wziąć takich pieniędzy. Serio, jak mnie ich zatrudnią, ja nie mam doświadczenia żadnego i nie będę roznosił lotek, bo ja, Ty być głupi! Okradnijmy bank! Wy jesteście pingwiny, wy możecie... macie jakiś plan? Okraść bank? No! Zwariowałeś? Słoń, ty wykonane. Nawet do drzwi do banku się nie zmieścisz. Ty być głupi podwójnie! W sumie to nie jest głupi pomysł, Trąbalski dobrze mówi. Dzięki. Wybyć wszyscy głupi! Ja się na nic nie zgadzam, ja żadnych banków, ja nie chcę mieć problemu. Ja nie chcę mieć problemów z prawem. Apsik! Tam jest apsik, wiem, że nikogo nie ma z nosa. Kurde, odkryć moja tajemnica! Odwrót, odwrót, odwrót! Co jest? Co się stało? Aha! W końcu przychyciłem tego złotodzieła. On miał białe dziób. Dobra, wracajmy do tematu, co mamy z nimi zrobić? To już jest wasz problem. Ja ich nie znam, ja ich ratować nie będę. Milion za jednego zwierzaka. Co? No ej! No super, pomóż nam może, co? Ja nie wiem. Te pingwiny mnie zaczynają coraz bardziej denerwować. Mnie też. Ja dobra, też. Ale jakiś czerwony wiewiór. Ale powiedz nam przynajmniej, jak wygląda? Jest czerwony i jest wiewiórką.
Jakieś charakterystyczne cecha? No chyba to, że jest czerwony, to jest charakterystyczne. Żadna wiewiórka nie jest czerwona. Nie no, jakieś wiewiórki są brązowe. A jak się nazywa? Czerwony wiewiór. A, no to okay. Dużo nam mówi faktycznie. Dużo nam mówi, naprawdę. A gdzie go znajdziemy? W bazie czerwonego wiewióra. Ale gdzie on jest? W lesie czerwonego wiewióra. A gdzie to jest? W mieście czerwonego wiewióra, w województwie czerwonego wiewióra, w kraju, w którym mieszka czerwony wiewiór, na planecie, którą zamieszkuje cywilizacja, która żyje obok czerwonego wiewióra. Aha, okej. Super. No super, dzięki. Jesteś najlepszym pingwinem na świecie. Wiesz co? Byłem 10 razy lepszym dowódcą od ciebie. Te, kicia, co ty do mnie powiedziałeś? Byłbym lepszym przywódcą od ciebie. Tak? To zobaczymy, czy uda ci się ich odbić od czerwonego wiewióra. My nie damy rady? Nie damy rady. Nie. Haha. A jakaś może rada? Gwiazdy wskażą ci drogę. Gwiazdy? Super. Czemu gwiazdy? Przecież tutaj nie ma gwiazd. Dobra, jak już jest, to helikopter. Wiewiór znajduje się w promieniu 2 kilometrów od zoo. Wynocha z mojej bazy. A, no to mogłeś powiedzieć od razu. Brawo. Brawo. Dobra, brawo. Mapę brawo. Widzieć jaką... Najpierw. Jak, wszystko wiadomo? Tak. Musimy dopaść... I tak wszyscy powiedzmy czerwonego wiewióra. 3, 4, bez pingwinów. 3, 4... Czerwonego wiewióra. Dokładnie tak. Kasze. Uratujemy cię. Królu Janie, ciebie nie uratujemy. Ciebie niech porywa. Dokładnie tak.